Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec. Siemaneczko, z tej strony Bronczek. I witamy was w kolejnym to już odcinku z naszej pięknej, wspaniałej polskiej wsi na Bolusiowo V2. Ogólnie to spójrzcie na opis, bo prawdopodobnie w opisie będziecie mieli mapkę do pobrania. Tak jakoś wyszło, że po prostu był taki totalny spam, że nawet takiego spamu to nie mieliśmy o Bolusiowo, pod każdym filmikiem, na Facebooku, wszędzie. I tak w końcu doszedłem do wniosku, że chyba wydam wam tą mapę i nie ma co zostawiać, zresztą niedługo 17 też. Więc macie, grajcie, cieszcie się, mam nadzieję, że uszanujecie to. My z Brączusiem już lecimy sobie tam do tyłu zapiąć ogólnie kosiareczkę. Brączuś już wiedział, gdzie przyjść. Będziemy dzisiaj sobie ciąć żyto na sianokiszonkę oraz Brączek tam będzie chyba prawdopodobnie kładł lucernę. Ja jeszcze jak zdążę, to zetnę też i łąkę, a w kolejnym odcineczku jeszcze nie będzie żniw. Dokończymy sobie na przykład pracowanie. Majster, no co tam? Nie sądzisz, że te twoje przednie błotniki trochę za wąskie są? Jo, trochę ta, ale bo ja poszerzałem te loczki tak jak u siebie, wisz, i tak mnie to wyszło. Także poczekaj, ja muszę wyjść i wejść, bo po nim to zbugowałeś się. Wejdź jeszcze, naciągnij i wejdź. I teraz wyjdź. O, widziałeś? Już dobra, gitara. Dobra, siadaj. Znaczy bierz, podjeżdżaj. Czemu to tak się przestawiło mnie to? Dobra, już śmigamy sobie, ogólnie przepraszamy, że tak... O Jezu, poczekaj. Że tak mało było aktywności. Z racji tego, że Brączek, opowiedz, co to się u ciebie działo. Powódź była, słuchaj ta. Zalało, powiem wam tyle. Jeszcze poczekaj, podjadę tu, ostatni raz już. Na 5 razy cofa pod kosiarkę. No, musiałem. Dobra, stój, Podepnij mnie. No. O Jezu, stopkę mnie podnieś. A zdej, zerwij te szmaty mi jak możesz, na N. O Boże, zerwij szmaty. O, dzięki wielkie Krzychu, ty jesteś naprawdę. Bym cię podniósł, kajty leci. Ja idę przez płot, czekaj. Uważaj. Dobra. I ciśniemy sobie. Ogólnie tak, Brączka zalało. To, co się ostatnio tam działo, to masakra jakaś. No mówię, te burze, to wszystko. No co porobiło Brączka? Nie było prądu. Piwnica zalana, trzeba było wiaderkami wyciągać. No. Biegałem z wiadrem przez korytarz w domu i wylewałem. Ale dał radę, ważne, że już Brączek jest. Ło, podnieś stopkę, tyś masz tą funkcję budowaną, co ja. No, no bo gato, jak kurwa cała wieś, to cała wieś, nie? Ogólnie ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Wam się tak spodobał funny moment, że to jest jakaś masakracja, nie? Żebyście wybili, kurczę, no, aż co tu, coś słyszę. A, ten łot palo tą, szukaj swoją 30. Ja nie jadę 30. A czym będziesz kosił? 912. Nie masz takiej. Nie no, 60 jadę. Dobra, to ogólnie teraz tak, odpalamy sobie, czekajcie, jak to było opuszczanie, pomiń to ktoś? O, odpalanie mam tu. Dobra, opuszczę. O Jezu, Brączek, właśnie Brączek tak zapierdalo teraz po drodze. A powiedz, kaj ty tak zapierdalałeś, sorry, że ostatnio zdał. A no tak, bo się nie chwaliłem, zdałem nie prawo jazdy, proszę bardzo. Mogę już moją 60 jeździć na luziku, nic mi nie zrobią. Jo, także Brączek, ja ci tutaj gratuluję, w komentarzach ja już widzę, jak też ci inni gratulują. No Brączkowi się udało, to mogę go pochwalić, naprawdę, bo 74 na 74 i popełnić lekko mały jeden błąd, który o niczym nie zaważył na egzaminie, także naprawdę Brączek, szacun. Dzięki. Będziesz mógł teraz do mnie przyjeżdżać. A tak bym nie mógł? Nie, no możesz, nie możesz tam wpaść jutro na przykład jak chcesz. Pasuje ci? Nie no, to jakbym miał samochód, to bym mógł nawet jutro przyjechać. No nie, znaczy widzimy się za tydzień już, ty, ale zleciało, nie? No, za tydzień się widzimy. Ja cię kręcę. Naprawdę, jakoś ta mapka, znaczy ogólnie słuchajcie, jeszcze ta mapka, nie było czasu na testy, tak? Ja ją wydaję w takim stanie, jakim my ją mamy. Myślę, że dużych błędów nie powinno być. Mapka robiona praktycznie w dzień, drugiego dnia ją kończyłem. Także no na coś tam się możecie natknąć, ale macie, cieszcie się, grajcie. Ja na razie teraz odpoczywam trochę od mapy, biorę się za tą serię z czeskiej, ponagrywamy trochę i biorę się za mapę dopiero za Dasiem. Także no jak mam nie trzymać jej, to nie chcę tej mapy już trzymać, grajcie tak, sobie. Ja bym chciał tylko zaznaczyć, że Bolek przejmuje czeską serię ode mnie. Ja już mówiłem, chwaliłem się. Aha, no tak, Bolek przejmuje. To będzie najlepsza seria, powiem wam. Bolek przejmuje po prostu ode mnie czeską, bo ja no iż nie mam weny na tą serię na razie. Po prostu, a ja zrobię na PG, że Bolka na tej mapie jego zrobię nową serię, całkiem nową, z jakimiś bizonami, z Ursusami. Tak, zrobimy i to będzie też taki PGR, ale nie czeski, tylko taki bardziej właśnie polski. Zrobimy ciężką serię Ursusów tam, naprawdę fajnie to będzie wyglądało. Myślę, że jak na przykład 4 bizony byśmy kusili w żniwa, albo chociaż 3, jeden odwozi, też fajnie by wyglądało. Także
że ja... No i też... trochę właśnie będzie takiej świeżości na naszych kanałach, nie będzie cały czas to samo, tylko po prostu tak... No mówię. Ja jeszcze teraz ruszę z tą serią właśnie z New Hollandów, z Adamem tak, że już będzie też dobrze, bo mam już mapę, mam już mody, jak powiedziałem i... No teraz ruszyliśmy z tą polską serią, ja ruszyłem z serią z singla. Także cztery serie z farminga będą i cztery serie w zupełności nam wystarczą. No i do tego jakieś tam mówię, krokiet i inne gry poboczne takie, więc myślę, że będzie idealnie. Ja mogę wam tylko powiedzieć, że chyba czeska seria u mnie to będzie chyba jedna z najlepszych serii. To co my mamy za mody tam wczoraj cały No tak, ale Bolek nie zaczyna z czeskiej, ale rezygnuje z tego, z Knuston, tak? Knuston, tak, bo to jest, Knuston też już się znudzi, ja tak można powiedzieć, nie mam pomysłu, a fajnie, bo czeska to taka duża mapa, ale ma klimat, ma zajebisty klimat, do którego ja sobie, no mam takie mody, że nawet mi się nie śniły takie mody, powiem wam, wczoraj cały dzień siedzenia. Naprawdę, wydałem to funny moment, tam chwilę na miniaturkę, na to wszystko poświęciłem i cały dzień siedziałem nad przerabianiem sobie tam maszyn na tą serię i tego wszystkiego, także no musicie czekać, ale prawdopodobnie w poniedziałek to już ruszy, bynajmniej chciałbym, żeby to ruszyło. Ale powiem ci Brączek, że kurczę, ta seria to jest niczym ala typowa, ogólnie tak to funny moment to wyszło. Przypomniało mi się strasznie odcinki, jaka ta zajebista seria była z typowej polskiej FIFA 2. Naprawdę, no. Na początek farminga, kiedy my mieliśmy tam maszyny i naprawdę te odcinki były super tam. Wszystko było idealne, można powiedzieć, na tej serii. Nie dziwię się, że ona była jedną z najbardziej oglądanych, bo była najbardziej oglądana chyba na naszych kanałach. No, była jedną z lepszych. Także, no mówię, mapa tam była robiona 3-4 dni chyba bodajże, a tutaj w 2 dni też zrobiona mapka i naprawdę wszystko bardzo fajnie wygląda. Mam nadzieję, że też będzie wam się fajnie grało i jednak docenicie to, bo no mówię, ten spam i to... że nie potraficie uszanować też, że no jak nie ma mapy, to powinniście poczekać i w ogóle, no ale trudno, no tak wyszło i miejcie, grajcie, cieszcie się z tego wszyscy. Bierzcie i cieszcie się z tego wszyscy. Jo, mam nadzieję, że wam się spodoba. My tu sobie ciśniemy na pełnej teraz. Pytam, skrajniaki, czy ten przy miedzy to się na końcu kosi, tak? Jo, bo możesz ten, jak to tam napisali, możesz sobie postrzępić noże. Jakoś tak, no wprawdzie jo, jak nie wie się co ma się na polu, to można tak kosić, ale ludzie, jak ja miałem tam swoją łąkę, pamiętam, i kilkanaście lat ona była, nie była przesiewana ani nic, wiedziałem co gdzie jest, także nie musiałem się o to martwić, czy coś mi się tam stanie, czy też nie. Mam nadzieję, że tu dociąłem, jo, dociąłem i nawet na raz teraz. Kurwa, ale tynga ta lucerna, ja pierdolę. O, lucerna to tam u ciebie naprawdę będzie ładnie tam sypać. Ogólnie co, my mamy 7 minut odcinka, Matko Boska Chrystusowa. Ty, to co my teraz zrobimy sianokosy i to będzie lecieć ze żniwami, jo? Jo. Znaczy ogólnie to tak, no ty... A nie, ty też robisz jeszcze jeden odcinek z sianokosów, czy nie? A tam, no przecież muszę zebrać to. Musisz zebrać. Także gitara się ma. Robisz ten. Ty sobie robisz, ja też robię zwijanie prawdopodobnie, bo dzisiaj nie zdążę. Dzisiaj będę chciał ściąć obydwie jeszcze teraz łąkę. Może zacznę trochę grabić. Ogólnie pasek mi jebnął w tym. W mojej taśmówce i prawdopodobnie będę musiał pożyczyć od Brączka zgrabiareczkę. Mam nadzieję, że pożyczysz mi. Dzisiaj? No dzisiaj może nie, ale tak następny odcinek, nie? Tak jutro. No tak, to następny odcinek to jo, bo ja dzisiaj będę chciał też grabić tamtą łąkę. Także super, to wiesz, ja dopiero będę chciał pożyczyć pod koniec. Czekajcie, teraz to ja będę musiał sobie najlepiej tu i nie za szybko popieprzać. Żeby tu wiecie, fajnie dociąć to. Ty miałeś chyba trochę mniejsze pole, co? Leciutko mam mniejsze, ale za to mam większą łąkę, wiesz? Bardzo fajnie to wyszło, ogólnie pole macie obsiane, macie wszystko tak jak u nas na serwerze. Także myślę, że spokojnie w grę na dwóch będziecie mogli sobie popykać. Ja jeździłem 4 serii, a będzie przez 5 serii, bo jeszcze z Bolusiowa przecież dojdzie na dedyku. No właśnie ogólnie coś tam musimy poogarniać. Ej, właśnie, może zdążycie napisać, jak zdążycie to super. Jeżeli ktoś gra na dedykowanych serwerach i polecilibyście go z chęcią, to napiszcie to w komentarzu, jaki jest to serwer i w ogóle, nie? Hosting, chodzi o hosting. Jaki hosting, bo rezygnujemy z tego, bierzemy jakiś nowy i prawdopodobnie już niedługo pojawi się seria z Bolusiowa. Od nowa ruszymy sobie. Znaczy nie od nowa, jak od nowa? Znaczy od nowa, wznowimy, no, po prostu wznowimy. No je, gdzie jeszcze do jesieni, to może jeszcze troszeczkę, co? Mi się wydaje, że teraz jeszcze... Albo? Ej, właśnie, robimy na Bolusiowie serię jesienną, wiecie, że mapę wnosimy też jesienną? Napiszcie w komentarzach. Bo jestem ciekawy. Czekaj. Moim zdaniem lepiej by było. Fajnie by było, nie? Klimat. No. Także no możemy zrobić, no ale czekam na was, czekam na wasze propozycje, bo kurczę, no teraz ona ma klimat zajebisty, bo przecież została przerobiona, bo w ogóle inaczej wygląda niż tamta wtedy, nie?
Także fajnie by to wyglądało, jakby to zostało. Jeśli chodzi co do tej serii, to będą dwa odcinki minimum w tygodniu. Ale to mówię, jak będziemy mieli teraz czas, Brączek obiecał mi już, że wraca w tym tygodniu z odcinkami normalnie i damy sobie radę w nagrywaniu jakoś, mam nadzieję. Ja też mam taką nadzieję. Kurczę, z chęcią ja bym nie składał tej kosiarki. A jak mnie coś wyjedzie, jakaś krowa mnie tu wyskoczy? Nie no, jadź. Jo, mówisz? Jadź. Dobra, jadź jak u siebie. Dobra, to jadę. Czekaj. Halo, maniura. Ale poszedłem, ty. Ja ci kręcę. Jedynka, dwójka, stary. Żebym tylko w sub nie zajebał, bo światła nie będzie z dwa dni. Naprawdę, muszę tu uważać, bo powiem ci, że no zestaw idealu na drogę. Szybko ci to poszło. No wiesz, tu się nie pierdzieli w tańcu, to się popierdala. A co ty teraz, chcesz kosić jeszcze czy co? Jo, jałąkę, kurwa, krowy ty niewprowadzone. I co, wprowadziłeś je? Dobra, krowy zostały wprowadzone na swoje miejsca, tutaj chwilę to zeszło. Brączek tam zagonić musiał. Dobra, odpalamy. O! Już myślałem, że mi pasek pójdzie, ostatnio poszedł już, w tamtym roku. W tamtym roku poszedł. Dobra, jeszcze te dwa skrajniaki skoszę. Także, i... naprawdę, no to co tu zrobiliście na funny moment, to jest miazga, powiem tyle. Bo fajnie wyszło dosyć. Naprawdę fajnie wyszło, już Droxy zapowiedział, że pojawią się kolejne funny moment, teraz weźmiemy je z kilku z gier, z innych gier, bo też naprawdę jest tam kilka bardzo fajnych rzeczy, możecie u Droxy'ego pisać tam na jego kanale, gdzie co miałby tam wyciąć, albo do niego na fanpage'a, jak ma jakieś fajne odcinki, pamiętacie, bo naprawdę ciężko jest ogarnąć, jak tyle tych odcinków jest, a czasami są jakieś fajne momenty i dopiero po jakimś tam czasie się przypominają, nam się dopiero przypomniały niektóre po już zrobieniu właśnie funny moment. Ale naprawdę, kozacko wyszło, myślę, że jak na pierwszy funny moment jeszcze o nas to wyszło super, 20 tysięcy od tam godziny 17, 18 i 3,5 tysiąca łapek do tam pierwszej w nocy, naprawdę miazga, ja wam dziękuję. Z całego serduszka. Ja wam dziękuję. Witam cię bardzo serdecznie. Ty, coś mnie tu pikać zaczęło. Poczekaj. Sumsiot. Poczekaj. Co? Ty mnie tu coś wyszukuje. Ty, Kai, ty byś mógł przyjść na podwórko? Ale co ty chcesz? Weź przyjać. Jaką przyjać, jak jeszcze nie skończyłem? Weź przyjść, proszę. No idę. Ty, otwórz u siebie od świń pierwszej, o dobra, otwórz mi tu, bo ja nie będę wchodził, ty. Otwórz mnie. Poczekaj. Kurwa. Bo mnie bulbozaura tu znalazło. O Boże. Ale zniknął. Może twoja Halina wzięła, ty wiesz? Musisz się jej spytać, że mi bulbozaura zajebała. Ja się kurwa zastanawiam, o co ci chodzi, nie? Ty no kurwa, ostatnio 15 zebrałem, tu był za krzokiem, roz. Wieta, że aż w kościele byłem. Naprawdę, pod kościołem byłem, gdzie 3 pokebole były. Ja. Nie, naprawdę Pokémon Go opanował kurwa świat, to można powiedzieć. Już polska wersja ostatnio gdzieś tam czytałem wyszła, ludzie tam już pisali, że zaczynają grać. Czekaj. Ja mam dwa Pokémony aż. Jo? Ja bym ogólnie sobie pograł, jakbym miał internet w telefonie i więcej czasu, ale nie mam. Jak pojadę do Brączka, to sobie nagramy. Dobra. Nie będziesz miał internetu. Ty będziesz miał. Jak? Nie wiem, weźmiemy kurwa twój kabel z modem i będziemy chodzić. O Boże, nie, ja chcę kupić sobie, wykupić pakiet internetu. Jo, to wykup i będziemy ogólnie, nagramy sobie na pewno. Fajnie by było z tego nagrać. Myślę, że w naszym wykonaniu byłoby koło. Szkoda, że na wsi tego nie ma, bo wtedy by to oddało taki klimat i... Jak nie ma? Podobno na wsiach nie ma tego. Jak? Nie jest wszystko. A czemu myślisz, że nie ma? No, coś tam dużo ludzi jak ten mówiło, że na swoje... Jak mają tam nawet Isamu u siebie nie ma, rozumiesz? To musiał gdzieś no, dalej. A wiesz czemu Isamu nie ma? No. Bo jak jedziesz samochodem ponad 20 na godzinę, to ci tego nie wyszukuje. Jo? To muszę kurna odpalić chyba. Musisz albo chodzić, albo jechać powolutku. Nie, ja to ogólnie chciałbym chodzić. Wolałbym na pewno jakieś tak, żeby na pieszo sobie iść, fajnie pogadać, coś tam poszukać. Ja ostatnio z Moniką, jak szedłem po Monikę, nie? No. I wiesz, ode mnie do niej jest gdzieś pół godziny drogi, no to zgadnij ile wracaliśmy, kurwa. No dwie godziny, bo na co chwilę gdzieś na miasto szła i już, bo znalazł Pokémon się jakiś. Żartujesz? Nie. Leka w sumie. Mówię, to fajna gierka, wreszcie. Wszystko fajnie by było, gdyby nie lał deszcz, nie? No. O kurwa, to ładnie się tam bawiliście. Ty, można złapać tego, poczekaj, u Adama ostatnio na odcinku żeśmy gadali. O, ale że mnie błoto zaciągło. O, u Adama na odcinku gadaliśmy, kurwa, ten wodny taki. Szlumowidobozaur? Nie wiem, jakoś tak.
Nie wiem, ale jakiś bekowy był. Ale żeś nijaka jebnął, ja pierdolę na środku. Jo, to muszę zaraz tam jebnąć. Ale gdzie, na lucernie czy tu? Nie, tam, na jakiej lucernie? Na życie. Na życie? Na życie. Życie, życie jest nowelą. Raz i rower zapierdzielą. Czasem biały welon. Jutro tam było białe włosy, nie wiem czemu kurwa, chyba że o starość chodziło. Ale ja już dawno nie oglądałem Klanu, ty. A mody na słuch też to ja już nie wspomnę. Ja to chyba nigdy nie oglądałem Klanu. Nie? Ja kiedyś oglądałem. Jakieś stary kurwa, jak ja telewizor miałem u siebie w pokoju, bo pokój miałem na dole, to ja tak, Barwy Szczęścia, Jak Miłość oglądałem. Naprawdę, bo wieczorami to tak wiesz, to chyba jakieś się nie znaliśmy kurwa. Bo teraz to każdy wieczór to siedzimy, ale jak się kiedyś nie znaliśmy i w ogóle... A wow, się przestraszyłem, że mi się stopka opuściła i się koszarka odjebała. Spokojnie, i myślałem, że ten... że wtedy, co ja myślałem? Wtedy to praktycznie oglądałem, mówię, każdy odcinek, bo wieczorami nie było co robić. Jakieś seriale się oglądały, jak tam było coś fajnego. Jakieś filmy, a teraz? Kurwa, reklamy. Teraz to Glubozaury, kurwa tam... Zadławił się, ja pierdolę. Nie wykuruje się. Halo. No halo. O Boże. Takie kurwa kombo. Ładnie tu, żebym jebnął. Czekajcie, Brączek, kontynuuj tam coś. No jadę. No weź, zagadaj ich. A co ja miałem kontynuować? Ja nic nie mówiłem kurwa nawet. O, dobra, gitara, siema. Już, powracam. Zgrabia ci? Co? Nic, zgrabia ci? Nie, ja to trzeba rozszuznąć, jeszcze pająka trzeba wyjąć. Rozszuznę, to ty siano robisz? No z czego chyba siano poleci. Ja nie robię siana wcale, mi niepotrzebne. No to albo polecą, no zobaczymy. Ja siano też bym chciał tam na stodołę zrzucić i by było, nie? Ale tam przyjebałem, bo tu było, to musiałem się przycisnąć. Ja pierdolę, tu będę ze dwa potosy może. Serio? No dobra, jak to zwiniesz, to wiesz. W lucernie to ty stary nie zdążysz belka wyrzucać, bo już chciałem sobie raz lucernę, wiesz? Jo? I naprawdę to idzie mega. Nie no kurde, powiem wam, że typowa się chowa. Na przykład, no ale to zaraz... Ja nie robię siana w kostki w ogóle, nie? Jo? Ja słomę tylko będę w kostki robił. A, no to może. To może tak się zrobi. No zobaczymy, jak się podepnę, zależy jak mi tam to żyto, nie? Bo żyto to śniegie jest. Więc myślę, że jak tam by dobrze żyto pocisnęło, to bym, nie, to bym sobie już zrobił właśnie siano. O kurwa, mi jaka zajebar. Ale to zobaczymy w kolejnym odcinku, mówię. Żebym oby tylko zdążyć to pozwijać. I wiecie. I później... Ty, a wiesz co by odjebał? No. A kurwa samozbierającą kupić? Na spółę nawet. I do krów takie świeże. Tylko, że to kurwa trzeba by jako pierwsze robić. O chuj, najwyżej na drugi pokos to zrobimy. To na drugi pokos tak zrobimy, dokładnie. Dobra. No mówię, no nie oddałbym chyba tej serii teraz za typową, bo jednak, no kurde, te maszyny się teraz tak wpasowały. Tą 60 ja bym mógł wszystko robić. Może dlatego, że te dźwięki w ogóle, ona tak klimatycznie wygląda. Kurwa, ale fajnie się tym zgrabia. O, naprawdę fajnie to wygląda. Pokosów chyba nie zrobiłem teraz dużych, nie? Bo zapomniałem. Czy są? Nie, niskie. Niskie są. No ale to pierwszy pokos nie ma co. Na drugi pokos będą lepsze. Ważne, że nam żyto tam ładnie właśnie oddało. I teraz nie wyobrażam się gry bez panelu jeszcze, nie? Jebasz ten panel. Czemu? Po chuj mi ten panel. Siedzisz sobie stary. Nic nie musisz innego klikać. Na chuj mi ten kaktus. Ten pierdolony bez. Ładny przyczepę może, odremontowano. U mnie to trochę starsze, powiem ci. No ta jedna to... Ale wreszcie... no. Chociaż ta druga też odremontowana. No. Powiem wam ludzie, pogoda wreszcie, nie? Zboże najgorsze jest to, że no zboża się tam nie pokładło aż tak bardzo. Ale kurwa słoma to się robi czarna, kłosy się czarne zaczynają robić. Masakra gdzie niegdzie już zielone, nie wiem jak to się nazywa, jak już zaczyna wiesz drugi raz odrosty, nie? Jak... Melioracja. O kurwa. A nie wegetacja? Nie, no jak po prostu niektóre się tam zaczęły drugi raz. A nie, wegetacja to na samym początku. Jo, dokładnie. Jeszcze masz wegetarianin, jakbyś chciał tam, ala ten już szukasz sobie blisko tego, wiesz, skojarzenia, nie? Boże. 20 minut. Kończymy tu, bo ja to chcę... Co? Żeby... No, już odcinka. Już? No, kończymy to, bo Brączek mi musi kamerkę upiąć.
do roboty. I Brączek do roboty jeszcze idzie, pochwal się. Nie, pociągiem będę jeździł. Jo, Brączek lubi pociągi. Nie, naprawdę, nie śmiejcie się, bo Brączek będzie pociągiem. Raz w tygodniu. Ile ty kasuje? Dwa razy w tygodniu. I kurde, zajebiście. Ja bym powiedział z chęcią, gdyby taka była, że wiesz, tam na kilka godzin się urwać iść gdzieś do ludzi i tam z chęcią bym poszedł. Ja też. Ja też, ty już masz. Dobra. Zapierdalamy sobie teraz na pełnej, na maksa wcisnę. O, ale poszedł stary, nie mogę go wykontrolować na tym błocie. Spróbuję taki ładny pokos zrobić. Tak? Dobra, to ja akurat tylko skończę tu. Kurwa, no nie wyszło. Dobra, podnosimy. O kurna, dookoła trzeba jeszcze objechać. Dobra, jedziemy dookoła jeszcze. Akurat tu zaraz opuszczę przed tym. Już, weszła na obroty? Weszła. Poszli! Szybcy i wściekli. Nie no, zbędzie tutaj pokosów, dosyć takie szerokie kurwy są. Oho, proszę bardzo, jakie słownictwo. A mama wie? Nie. 18 jeszcze nie możesz. Dopiero będzie. Ej, bez kitu, kurde, znowu pojadę, gdzie będzie przerwa. Jaka przerwa? Przecież będziemy nagrywać. Pożyć kompa młody. O Boże, znowu? No kurwa, byśmy na tą naszą Polską nagrywali dzień w dzień. No co ty, na te kilka dni, kurwa? No wprawdzie, jo. Nie wiem, co my nagrywamy. W ogóle myślałem, żeby jakbyśmy mieli jechać od razu wtedy po moich rodzinach do ciebie, nie? No. To myślałem, żebyśmy samochodem jechali. No, a będziecie mieli auto ogarnięte? No, Kango. Nawigację wezmę. Kurwa, w Kango by... Ja nie wiem, to mi się wydaje, że to chociaż tam przegub, kurwa, trochę w kole napierdala. No trochę jo. Ale ty, ja myślę, że by dojechało. Myślę, że jo, to jest zadbany samochód, wiesz? Ale przecież idzie. To, przecież to by nic nie spaliło, po pierwsze. Wiesz, fajnie by się później zawrócili, nie? No. Bo ogólnie wy musicie być u nas do 6, tam 7, bo Karolina później jedzie w góry. Ale to akurat my będziemy u was tydzień, wy u nas tydzień. Także dobra, ja wam dziękuję serdecznie, kochani, za uwagę. Pogadamy sobie kiedyś jeszcze tam luźno. Życzę wam miłej gry. I co? Do kolejnego odcineczka. Na razie tam, trzymajcie się. Cześć. Cześć.